Panie i panowie, kontynuujemy przygodę z klanem Vivivi oraz z klanem Prime. Jesteśmy tutaj w czwartej grze tego epickiego Best of Seven. Ja oczywiście jestem Zed i mamy tutaj czwartego, znaczy może nie czwartego, tylko po prostu kolejnego gracza. To jest drugi gracz, przepraszam bardzo, Vivivi, ponieważ pierwszym z nich był Murder. Drugi z nich to oczywiście Vivivi Ruff, grający jako niebieski teran. Jego przeciwnik to oczywiście Hannibal Prime, który gra tutaj jako Kim PD. Jest to oczywiście europejskie, czy może raczej amerykańskie konto. Po prostu bardzo fajna rozgrywka poprzednia, bardzo fajne TVT Hannibala, które naprawdę pomimo tego, że jego win rate, jeśli chodzi o TVT, no jest bardzo niski, jedynie chyba tam około 20%, to są to oczywiście dane jedynie z Ligi Koreańskiej, jeśli dobrze pamiętam, no to pokazał nam tutaj naprawdę solidnego terana, jeśli właśnie chodzi o poprzednią grę. Tym razem jesteśmy na Xel'Naga Caverns, to jest wersja MLG, widzimy tutaj ten charakterystyczny supply depot, właśnie na samym dole Naturala. Tymczasem pierwsza rafineria wyskakuje tutaj dla Hannibala. I czyżby bardzo szybkie Reapery? Za chwilę się tego dowiemy. Jak na razie u Ruffa mamy tutaj pierwsze baraki. Nie sądzę, żeby Ruff kontynuował tutaj to, co robił Murder w poprzednich grach, czyli bardzo szybkie ekspansje. Zaraz to zresztą zobaczymy. Tymczasem są już tutaj produkowane, budowane pierwsze baraki. Odrobinę później tutaj od baraków przeciwnika, no ale takie opóźnienie nie jest aż tak fatalne. Tymczasem gaz dla Kima jest już wybierany, będzie tutaj także budowany 15, może nawet 16 SCV, żaden z graczy jeszcze się nie skautuje. Drugi gaz w tym momencie, druga rafineria. Chyba będziemy mieli naprawdę ekstremalnie szybkie albo czołgi z Siege Modem, albo Banshee. Zaraz to zresztą zobaczymy. Jeśli będą produkowane cały czas mariny, to no, na pewno będą produkowane cały czas mariny. No to oczywiście za chwilę coś zobaczymy. Czyżby tutaj także bardzo szybka fabryka? Wygląda na to, że tak. Ta fabryka była tutaj wybudowana ekstremalnie szybko. Pytanie brzmi, czy także Ruff będzie decydował się na coś takiego? Dokładnie tak, także fabryka. Więc, no cóż, szczerze powiedziawszy, u Kima wygląda to na bardzo... i właśnie to jest to, co chciałem powiedzieć. U Kima wygląda to na bardzo szybki rush do Helionów, podczas gdy u Ruffa raczej będziemy widzieć Banshee, więc tutaj szczerze powiedziawszy obaj gracze, i to na pewno będą Cloak Banshee według mnie, lub Banshee bez Cloaka oraz czołgi i mariny. Tutaj może być troszeczkę cienko z upgrade'ami, no ale zobaczymy, jeśli Ruffowi uda się tutaj coś ugrać, no to może znaleźć się w bardzo dobrej sytuacji. Tymczasem fabryka jest już wybudowana, zaraz zobaczymy oczywiście zamianę tych dwóch budynków i pierwsze Heliony będą już tutaj wyskakiwać. Szczerze powiedziawszy, zauważywszy to, a widział tutaj te dwa budynki budujące się, sugerowałbym tutaj zablokowanie rampy. No i zaraz zobaczymy, czy ta rampa zostanie tutaj w jakikolwiek sposób zablokowana. Wygląda na to, że jest tutaj budowana druga fabryka i to jest dosyć interesujące. Blue Flame Heliony będą tutaj produkowane. Jak na razie nie jest produkowany ani jeden, ponieważ po prostu nie ma minerałów na to Ruff. I wow, dosyć interesujące otwarcie. Szczerze powiedziawszy, no cóż, obaj gracze podeszli do tego w troszeczkę inny sposób i teraz Ruff musi trochę poczekać, aż będzie miał większą liczbę jednostek, ponieważ po prostu jego przeciwnik będzie budował o wiele więcej. Zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie także z tym marinem oraz z tym wallem tutaj coś działać. Na pewno będzie musiał tutaj nad tą rampę podjeżdżać Hannibal, a podjeżdżanie na rampę w momencie, w którym atakują cię Heliony, które oczywiście ten atak jest bardzo długi, no to może to być nie najlepszy pomysł. Ruff tymczasem cały czas tutaj buduje, jego Blue Flame jest już prawie skończony i cały czas każda sekunda opóźniania tego ataku to jest sekunda bliżej właśnie do tego upgrade'u na Blue Flame Heliony. Musi tutaj podnieść ten supply depot, no bardzo dobrze, że tutaj to wykonał. Ten Marine oczywiście zostanie spopielony, no i wygląda na to, że będzie miał miejsce atak. Bardzo podoba mi się to, co robi Kim. Używa tutaj swoich baraków, żeby rzucać wizję na to wszystko, co się tutaj dzieje. Ten supply depot może zostać za chwilę zniszczony. Czy jest już tutaj ten Blue Flame? Wygląda na to, że jeszcze nie, wygląda na to, że jeszcze przez chwilkę go tutaj nie będzie. Dwa kolejne Heliony są już tutaj wyprodukowane, no i w tym momencie ten Blue Flame, czy będzie decydował się na tak, ale także nie dobudowuje, nie, przepraszam bardzo, ten kolejny Supply Depot jest tam, znajduje się tutaj na górze i wygląda na to, że w tym momencie naprawdę bardzo dobra przewaga ze strony Ruffa, który posiada Blue Flame'a. Jego przeciwnik jak na razie nic nie robi, buduje jedynie dwa kolejne Heliony i pytanie brzmi, co się w tym momencie stanie. Jak na razie jest tutaj bardzo mały Supply Block, czy jest tutaj także pierwszy Viking, dosyć interesujące.
Proszę, jak tu wygląda sprawa z limitami jednostek? 8 helionów kontra 6, ale nie zapominajmy, że te heliony zadają dodatkowe obrażenia. I szczerze powiedziawszy, nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Raf nie powinien wjeżdżać na tą rampę. Jego przeciwnik posiada po prostu o wiele więcej, 10 helionów kontra jedynie 6. I pomimo tego, że to są Blue Flame. O nie! I cóż, w tym momencie ogromny błąd ze strony Rafa. Nie wiem za bardzo, co tutaj chciał ugrać. W tym momencie wszystkie jego jednostki zostały zniszczone za cenę jedynie, no nie wiem, jednego lub dwóch helionów. Bardzo zła sytuacja w tym momencie dla Rafa, który do tego jeszcze w tym momencie rozpoczyna budowę reaktora. Według mnie za chwilę nastąpi atak ze strony Hannibala. Co już on tutaj jeszcze buduje? Pierwsza Banshee właśnie w tym momencie wylatuje. Jest także budowany command center i nie sądzę, żeby było tutaj cokolwiek, co Raf byłby w stanie zrobić, zwłaszcza, że jego obrona przeciwlotnicza nie jest zaraz aż tak fantastyczne. 9 helionów kontra jedynie 2. Cloak zaraz zostanie zakończony i w momencie, w którym ten Cloak zostanie zakończony, no to naprawdę będą tutaj miały miejsce ogromne cuda. Tymczasem mamy tutaj także już drugi Starport w tym momencie oraz Engineering Bay. Nie ma jednakże żadnej budującej się ekspansji i te baraki chyba jeszcze spokojnie przez chwilę odwrócą uwagę tego Wikinga. I to jest dokładnie to, co chce tutaj zrobić Hannibal, tylko po to, żeby zniszczyć jakąś większą liczbę SCV. Ich jak na razie w tej niebieskiej linii minerałów jest 23. Zaraz zobaczymy, ile ich będzie po tym, jak ta Banshee pobawi się tutaj strzelaniem w rakietkami w bardzo mało ruchawe cele. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Nie wiem za bardzo, co ten Viking robi w tym momencie. Cały czas budowane są tutaj chyba te kolejne heliony. Wygląda na to, że jak na razie nie. I spójrzmy, jak ogromne obrażenia zostały tutaj zadane. 7 zabitych SCV. Reszta tych SCV-ów w ogóle tutaj nie zbiera. To są naprawdę ogromne, ogromne straty. Porażające w tym momencie. I szczerze powiedziawszy, Raf może to przegrać właśnie tutaj. Raf może przegrać tutaj. Zwłaszcza, że atakuje baraki swoimi helionami, których posiada jedynie 6. Jego przeciwnik jest już tutaj na 11. Zwłaszcza, że posiada tutaj dodatkowo także tą Banshee. Są tutaj dwa Wikingi. Jest rzucony skan. No ale właśnie, to jest jedynie 16 minerałów. Powinien w tym momencie skoczyć ten missile turret bardzo, ale to bardzo szybko. Za chwilę chyba znowu wskoczy. Nie, jednak się nie decyduje. Banshee, Rafa także stara się tutaj coś ugrać. Ale Kim posiada 10 zabitych na tej Banshee. To są naprawdę ogromne, ogromne straty. W tym momencie ona zostaje zabita, no ale spójrzmy, jak ogromne obrażenia zostały zadane. 11 zabitych SCV, zostało ich jedynie 15 kontra 31. I nawet pomimo tego, że Kim nie posiada tutaj tego Blue Flame'a, to jest po prostu w fantastycznej sytuacji. On także posiada swoją ekspansję, którą właśnie przetransportowuje. Niestety nie będzie jej dane usiąść jeszcze przez chwilę. Tymczasem mamy tutaj także atak ze strony Rafa, ale on nie atakuje tego, co powinien. Powinien tutaj demolować linię minerałów swojego przeciwnika. W jakiś sposób tutaj zdecydować się na taki. Znowu Raf traci ogromną liczbę helionów. Nie wiem za bardzo, co tutaj się chciał zdecydować. Oczywiście ta Banshee tutaj atakuje kolejne heliony, no one zadają jakieś obrażenia. Zadaje jakieś obrażenia tutaj, no ale spójrzmy. Tak duże straty mogły zostać zadane. Niestety nie zostały. Raf ląduje dwoma Wikingami. Niestety będzie musiał za chwilę się nimi wycofać, ponieważ wyskakuje Thor. Thor is here! I nie w tą jednostkę powinien w tym momencie atakować. Chociaż chwila, moment, czy ten Thor w ogóle zostanie zniszczony. Dokładnie tak, ten Thor, przepraszam bardzo, ten Thor przeżył w tym momencie i szczerze powiedziawszy, wow, wygląda to naprawdę fantastycznie. Dla Hannibala. Jego przeciwnik nawet nie ekspuje, on po prostu buduje kolejne Banshee, buduje tutaj kolejne heliony, które są oczywiście Blue Flame'owe, ale 34 limitu kontra 65, budowane kolejne tory, także wymyślane Blue Flame dla Hannibala. No ta gra chyba skończy się już naprawdę za chwilę. Także kolejna Banshee będzie tutaj starała się bronić, no i spójrzmy, jak ogromne obrażenia zostają zadane tym helionom. Naprawdę wygląda to bardzo, ale to bardzo źle. Kolejne heliony są po prostu stracone. On nie może pozwolić sobie na stratę tych jednostek. I Raf chyba w zasadzie już przegrał. Nie widzę tutaj czegokolwiek, czym byłby w stanie osłonić się przed zapewne za chwilę nadchodzącym atakiem. Drugi tor, te tory są oczywiście z edycji kolekcjonerskiej, więc wyglądają troszeczkę inaczej. Naprawdę bardzo mocne jednostki. Cały czas budowane kolejne heliony oraz tory i są tutaj nawet, jest tutaj nawet mały switch w baraki, więc dlaczego by nie? 78 limitu kontra 76 kontra 42. No i spójrzmy, co posiada tutaj Raf. Przerzućmy się na jednostki. 4 heliony oraz 1 Banshee kontra 10 helionów już Blue Flame'owych, 2 tory oraz Banshee. Nie ma żadnego porównania, jeśli chodzi w ogóle o limit tych jednostek. Idą tutaj już w zasadzie, szczerze powiedziawszy, chyba tylko samymi, no może nie do końca, ale samymi torami naprawdę bym
mógł tutaj zadać ogromne obrażenia. W tym momencie jest tutaj wystrzelona jedna salwa w stronę tej Banshee. Tutaj będzie musiał naprawdę uważać. Dwa heliony, dwa tory oraz ogromna liczba helionów. W tym momencie wyskakuje tutaj do przodu. Oczywiście tory tankują wszystkie te obrażenia. I zaraz zobaczymy, czy będą w stanie zniszczyć te Banshee. Wygląda na to, że może będzie to miało miejsce. Gdzie te wszystkie heliony się podziały? W tym momencie ta ostatnia Banshee została zabita i szczerze... Uj, wygląda na to, że to będzie wszystko. Ruff poddaje partię po bardzo, bardzo nieudanej grze. Naprawdę. Bardzo dużo błędów ze strony Ruffa, do których mógłbym się tutaj przyczepić. No zresztą sami widzieliście, jak to wyglądało. Bardzo nieudane ataki, tracenie tutaj tych jednostek. No i świetny haras Banshee ze strony Hannibala, który naprawdę zaskakuje mnie po raz kolejny. Świetnie, świetnie radzi sobie tutaj w TVT. Pomimo jego niskich statów, można by tak powiedzieć. Naprawdę fantastycznie. Zobaczymy tutaj go zaraz w kolejnej grze. Mam nadzieję, że będzie to TVT także, ponieważ ogląda się to z bardzo dużą przyjemnością. Dzięki bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia w grze numer 5.